Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam Was na moim i samca alfa kanale we wtorkowym speedbuildzie. Słuchajcie, jest oczywiście speedbuild trochę wcześniej, więc może i nas jeszcze dzisiaj czymś zaskoczy i da jakąś aktualizację czy informację. Nie powiem, byłabym bardzo zadowolona z tego powodu. Tym bardziej, że za kilka dni mamy Halloween, święto amerykańskie, które no cóż, sprowadza wiele dzieciaków na ulicę w poszukiwaniu i w zdobywaniu cukierków. Więc, no cóż, święto też w sumie zaczęło być troszkę bliższe nam, Polakom, o tyle, o ile rodzice pozwalają pociechom swoim się przebrać i pochodzić po mieszkaniach, czy też domkach sąsiadów i poprosić o cukierka, a jak nie, to psikus. Słuchajcie, co ja myślę o Halloween? No, dobra zabawa jak każda inna, nie dajmy się zwariować, nie składajmy żadnych zwierząt w ofierze czy też rodzeństwa w trakcie tego święta. Po prostu niech każdy je spędzi tak jak chce. Ja wiem, że 1 listopada to jest dzień bardzo zadumy, jest to smutny bardzo dla nas Polaków dzień, bo jednak wspominamy osoby utracone, co nie zmienia faktu, że jak już mówiłam, nie dajmy się zwariować. Naprawdę, we wszystkim miejmy jakiś taki umiar, no i cieszmy się, jeżeli mam możliwość, bo jednak my Polacy mamy dość mało takich radosnych świąt, bo nasze nawet większość naszych kolęd jakieś jest smutna. A przynajmniej mi się tak wydaje, że nie są takie jakieś super radosne, jak te świąteczne piosenki, które Amerykanie śpiewają i puszczają już od połowy października. Jak nie, chociaż nie, od połowy listopada, bo w październiku to mają Halloween, więc wszędzie dynie, potwory i tego typu rzeczy. No i oczywiście pająki, pajęczyny. No słuchajcie, jako że Halloween, no, blisko, jakby nie patrzeć, Ameryka, Simsy są amerykańskie, no to pomyślałam, że wybuduję w związku z tym straszny dwór. Dwór to duże słowo, ale jest to bardziej dom wiedźmy, taki dom, gdzie właśnie jakaś młoda czy też stara wiedźma nie powstydziłaby się i mogłaby go udostępnić, no cóż, duchom, żeby go nawiedzały. I tak poszłam po prostu z tym zamysłem dalej. Ogólnie budowla jest wybudowana w Forgotten Hollow, jakby co, to jest miasto, które dochodzi w dodatku wampiry. Powiem Wam, że w sumie jest to bardzo klimatyczne miasto, na dłuższą metę trochę nudne, bo tam jest raptem 5 parceli na krzyż. Ale co nie zmienia faktu, że ta środkowa parcela, ten park, który jest tam wybudowany, no jest dość ciekawe. No też lore całego Forgotten Hollow z tym założeniem przez niby potomka Vlada też jest dość ciekawe. Ale powiem Wam osobiście, ja lubię okultystyczne simy, jednak no wampiry w trójce troszeczkę były lepsze. Ja przepraszam, samiec, jak to słuchasz, ale tak, wampiry były troszkę lepsze jednak w trójce. Chociaż drzewko umiejętności, jakie mamy w czwórce, bardzo mi się podoba. Jest fajne. No okej, trochę o tej budowli. No budowla, jak widać, jest dość duża, jest sporo pięter. Tak, znajdują się dwie sypialnie i bodajże dwie łazienki, 2,5 łazienki, bo jeszcze powinna być na dole. Oczywiście do pobrania moje ID IRSE88, jaką będzie miał nazwę budynek, jeszcze nie wiem, bo jeszcze go nie udostępniłam, więc prawdopodobnie jak wleci dopiero filmik na kanał, no to wtedy kliknę udostępnij albo jutro, bo skleroza nie boli, ale wiecie co, w pewnym wieku to trochę może przeszkadzać. W każdym razie dzisiaj powiem Wam o kilku rzeczach związanych z Halloween, a dokładniej o tym, co można by było obejrzeć w ten dzień. Bo my z samcem postanowiliśmy, że obejdziemy w tym roku Halloween tak, że może ja zrobię coś z dyni, jakiś taki obiadek, ale to jeszcze może, bo ja muszę znaleźć najpierw odpowiednią dynię, żeby nie była za duża, bo jednak na dwie osoby, to nie oszukujmy się, to musi być małe dyniątko, a nie dynia. Tak, i obejrzymy miasteczko Halloween. Kto by pomyślał, nie? No ale poza miasteczkiem Halloween, to nie oszukujmy się, Tim Burton, jakby nie patrzeć, wypuszcza takie filmy ze swojej stajni, że bardzo pasują do tego święta, bo Gnijąca Panna Młoda, Frankenweenie, no to wszystko to jest takie hołd dla starych kukiełkowych filmów oraz tego klimatu właśnie takiego trochę antycznego horroru, jakby to nie brzmiało. No i ta lekka groteska. W każdym razie mam dzisiaj dla Was kilka tytułów, z którymi moglibyście się zapoznać, z którymi można powiedzieć, że warto się zapoznać, ale to jest wszystko moja subiektywna opinia. Zaczynamy od oczywiście Candymana. Powiem Wam, jest to odświeżony kotlet, bo mówimy oczywiście o tym nowym Candymanie, który jest
taką trochę wariacją na punkcie starych i odnosi się do starych Candymanów, co nie zmienia faktu, że wykonanie, gra aktorska i ogólnie klimat tego filmu mnie zaciekawił. Powiem wam, siedziałam i w miarę chętnie obejrzałam. Nie jest to moje top ten, nie wiem, czy to jest nawet... Nie, na pewno to nie jest top ten. W każdym razie tak, jest to film, któremu warto poświęcić trochę czasu. No, opowiada właśnie o przysłowiowym Candymanie, czyli takiej urban legendzie opowiadanej przez nastolatków i można powiedzieć, że rodzice straszą nią swoich dzieci i tu nagle pewien malarz staje się zainspirowany właśnie tą historią. Co dalej? No, powiem wam, że jest krwawo. Tak, jest krwawo. Jest ciekawie. Jest ogólnie, trochę powiedziałabym, majestatycznie, jak na tego typu film. Są pewne retrospekcje, są oczywiście pewne naciągane rzeczy, no ale tego nie, słuchajcie, w dzisiejszych czasach to przed tym się nie uchronimy. W każdym razie tak, Candyman jest bardzo ciekawym filmem, który warto obejrzeć. Kolejny film to jest z naszej polskiej stajni. Dzisiaj w lesie nie zaśnie nikt. Powiem wam, że ten film wywołał we mnie tak skrajne emocje jak Słony Karmel. Serio, bo historia jest ciekawa. Przede wszystkim jest to polski horror. Więc no cóż, jest to oczywiście wariacją na punkcie tych wszystkich dziwnych slasherów, takim można powiedzieć hołdem w stosunku do teksańskiej masakry piłą mechaniczną, czy choćby Hostelem, czy no matko, kogo my tam jeszcze mamy, czy Halloween, czy właśnie Freddy Kruegerem. To wszystko tak czuć w tym filmie i gdyby niech bardzo, bardzo słabe efekty specjalne, to ten film mógłby trafić na całkiem przyzwoitą pozycję w rankingu filmów. A przez to, że CGI jest tak do dupy, że tego po prostu szkoda słów, że papier toaletowy się zaczyna wstydzić, no to cóż. Co nie zmienia faktu, że dla historii warto obejrzeć. No i przede wszystkim, bo to polski horror. Dwójka? Nie wiem, nie oglądałam, nie wypowiadam się. Czy obejrzę? Też jeszcze nie wiem, bo muszę złapać na to po prostu ochotę. Ja się nie zmuszam, jak nie muszę do pewnych rzeczy, więc... Słuchajcie, kolejnym jest Obecność, czyli Warrenowie pełną gębą. I tak, film niby jest na faktach autentycznych i tak dalej. No nie oszukujmy się, w tamtych latach LSD było dostępne jak tiktaki, były stare domy, ludzie po prostu sami się, że tak powiem, nakręcali, również zażywali różne dziwne środki, więc nie dziwmy się, że widzieli duchy. Co nie zmienia faktu, że film jest zrobiony fantastycznie, ma bardzo przyjemny klimat i jest to jeden z tych horrorów, gdzie nie uświadczy się hektolitrów krwi, co dla mnie już jest ogromnym plusem. Bo jednak wiele horrorów jest opartych no, na tym, żeby flaki wylewały się z ekranu, a hektolitry sztucznej krwi, no cóż, wypełniały całe baseny. Mniej więcej tak to wygląda. W czym tak, Obecność polecam. Ogólnie większość filmów z tej stajni Warrenów też jest dość ciekawych, chociaż czym dalej, tym troszeczkę bardziej naciągane. Tym bardziej, że ja czytam książki, że tak powiem, o tych państwu, o tej rodzinie, o tym małżeństwu. Czytam książki, no nie oszukujmy się, niektóre z tych rzeczy to była pewna drobna mistyfikacja. W każdym razie tak, film jest ciekawy. Kolejny, to jest mój majstersztyk, coś, co ja oglądam przynajmniej raz do roku, otóż Obcy. Słuchajcie, no sympatyczny ksenomorf ma sporo filmów, mówię tutaj o czwórce podstawowych, czyli Obcy 1, Obcy w liczbie mnogiej, czyli Obcy właśnie 2, Obcy 3, no i Obcy 4, który jest niby najsłabszy, ale ma bardzo ciekawą fabułę, którą lubię i można powiedzieć, bym to powiedziała, że to jest bardziej przygodowy w tym momencie science fiction z, no cóż, z zabijaniem naukowców i marinesów. No bo tak to mniej więcej wygląda. W każdym razie tak, stwór z podręki Gigera, który jakby już nie patrzeć, no nie żyje, był to jednak leciwy pan, no straszy nadal tak samo, jak straszył w latach 80., taki straszy nadal i nadal jest, no cóż, kopalnią kasy i no ja mam nadzieję, że będzie powstawało mimo wszystko więcej filmów, gier, komiksów z tym ciekawym stworzeniem. Może średnio przyjaznym, ale na pewno bardzo ciekawym. Jakby co, też polecam książki. I chyba książki trochę bardziej jak film, ale to ze względu na to, że w książce można sobie pewne rzeczy bardziej dopowiedzieć, wyobrazić. W każdym razie tak, Obcy. Ja osobiście bardzo lubię te filmy i ja osobiście bardzo polecam. Kolejne.
Koszmar z ulicy Wiązów. No proszę was, Freddy Krueger nie miałby się pojawić na Halloween. No proszę, no to jest kultowa postać, która w nowej odsłonie, bodajże filmu z 2010 roku, nabrała trochę innego charakteru. Powiem wam, zabolało mnie, co zrobili z Freddym Kruegerem. Bardzo mnie zabolało, bo w sumie z psychopatycznego mordercy stał się dodatkowo pedofilem. Serio. I to jakoś mi się zgrzytało, co nie zmienia faktu, że nie oszukujmy się. Jakie czasy, taki Freddy Krueger. Czasy się zmieniły, pewna tematyka też jest inna. Można powiedzieć, że coraz mniej jest rzeczy tabu, więc mówi się o tym głośno i cóż. Ale tak, graficznie fajnie wykonane. Również polecam stare części, bo to jest klasyka klasyki. I może pewne niedociągnięcia i ten czarny, komedyjny humor kiedyś mogły bardziej straszyć, teraz na pewno mniej, ale jednak, no proszę was, no to trochę tak jakby święta miały być bez rybki, na tej zasadzie. Kolejny film to Jako w piekle, tak i na ziemi. Film opowiada o pewnej pani archeolog, która ma przyrost wartości nad treścią i ma bardzo duże parcie na artefakty. Bardzo duże. Idzie tak do przodu, jak w walec. Co nie zmienia faktu, że ja bardzo lubię filmy, horrory, które są pseudo kręcone z ręki. I to chyba mi się najbardziej w tym filmie podoba. Nie wszystko jest perfekcyjnie widoczne. A jakby co, torpor zdrawia, bo właśnie się na mnie wspina. O, słyszycie. Bo stwierdził, że to jest idealny moment, żeby zostać pogłaskanym. W każdym razie tak, wracając do Jako w piekle, tak i na ziemi. Jest to troszeczkę może pani archeolog wydaje się upierdliwa, co nie zmienia faktu, że cały wygląd filmu, to jak został zrobiony. No i końcówka mnie osobiście się podoba. Nie jest to kino oczywiście górnych lotów, ale można jak najbardziej w jakimś tam troszeczkę większym gronie obejrzeć. Och, słyszycie, no niedopieszczony po prostu potwór, niedopieszczony. Paranormal Activity, kolejny film kręcony powiedzmy domową kamerą. Dawniej miał wysokie oceny, teraz te oceny spadają na łeb na szyję. Jest to film, który powinno się obejrzeć całkowicie samemu. No widzicie, tor się zgadza. Dlaczego całkowicie samemu? Otóż całkiem jest inny odbiór, jak jest się w pokoju, ogląda go się pierwszy raz, nic się o nim nie wie i nikogo nie ma w domu. A całkowity jest inny odbiór, jak masz bandę znajomych, popcorn, no i dopowiadacie cały czas. No nie oszukujmy się, ze znajomymi najlepiej się ogląda horrory, ale to proponuję w takich momentach jak ze znajomymi to obejrzeć Zombieverse, Condom Killers, albo Martwice mózgu, tak, albo Zombieland, o. Zombieland też jest jednym z filmów, który bardzo polecam, bo jest to fantastyczna wariacja właśnie o zombie apokalipsie i jest to w sumie czarna komedia, taka czarna, czarna, jak najczarniejsza noc. Więc drugiej części jeszcze nie oglądałam, może nadrobię właśnie w to Halloween, ale tak, Zombieland, aż się serce raduje. Kolejny film, który możecie sobie obejrzeć jak najbardziej w trakcie Halloween i nie ma on za wysokich ocen, ale jest ciekawie stworzony i mi się ogólnie fabularnie podobał, co nie zmienia faktu, że może jakby ktoś bardziej dopracował, to jednak by dostał wyższe oceny. Chodzi mi o Piramidę z 2014 roku. Kolejna historia o pani archeolog, która ma trochę przerost wartości nad treścią. No i brnie coraz głębiej właśnie w piramidzie. No i cóż, no gubią się. Gubią się tam amerykańscy naukowcy właśnie, kamerzysta, dziennikarka. No i słuchajcie, no i się dzieje. I się dzieje. Film miał ogromny potencjał. Może gdyby trochę poprawić no, wygląd stworka, który tam chodzi i trochę dopieścić fabułę, to mogłoby być fajne kino. No ale jednak, cóż, do obejrzenia ze znajomymi, przy pudingu z dyni, jak najbardziej. Kolejnym filmem jest Krwawa uczta, to o nim wspominaliśmy na live'ie, czyli najbardziej porąbany film, jaki oglądałam w życiu. Składa się z trzech części, które są bardzo fajnie połączone i powiem wam, że tylko przy tłustym mleku warto obejrzenia. Nie ogląda się tego na pewno na pusty żołądek i jest tak dziwny sam w sobie, że to może być początek wielu dyskusji, to nawet wielogodzinnych. Ale występuje w tym filmie wszystko. Bohaterowie, potwory, znikające dzieci, karły oraz
Transformersi. To znaczy wielkie roboty. Tak. Ostatni film to jest The Thing. I tu chyba nie muszę przedstawiać, jaki prequel, który jest nowy, taki stary film, warto obejrzenia. I cóż, może trochę nawet przestraszy, a jak nie, to na pewno się bardziej zastanowimy, czy jednak jesteśmy sami w kosmosie. Ja wychodzę z założenia, że to byłoby marnotrawstwo miejsca, jakbyśmy byli tylko sami. Tak samolubne trochę, co nie? W każdym razie poproszę ładnie o lajki, o komentarze, o subskrypcje, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami. No i co? Słyszymy się w czwartek. No to trzymajcie się. Buziaki.